Cześć, witajcie. Cześć. Cześć, Mateusz. Cześć. Jesteśmy w okolicach Nowego Sącza. Zgadza się, Mateusz? Tak, tak. Chcieliśmy wam pokazać, jak tutaj wygląda Prince. Na wstępie powiemy, że wygląda dobrze. Żebyście już nie hajtowali, że tylko pokazujemy, że jest jabłka, bo pokażemy może Gołkowice, drugą lokalizację, gdzie jest gorzej. Znaczy, tutaj są Gołkowice, jest Gaboń. Lepiej. Gaboń jest już troszeczkę gorsza. Okej. Okay. Sytuacja. Chcemy wam pokazać, że jest różnie w sadach. Widzieliście już relacje z sadu, nie wiem, u Kamila, z różnych innych sadów też widzieliście. Wiecie, jakie są relacje, jakie jest zawiązywanie u was w sadzie. Dlatego my chcemy dzisiaj wam pokazać, jak to wygląda u Mateusza w okolicach Nowego Sącza, czyli jesteśmy w Małopolsce. Jesteśmy w kwaterze odmiany Red Jona Prince. I zobaczcie, jak to wygląda. Mateusz, powiedz, tutaj było przerzedzane już, tak? Tak, dokładnie 9 dni temu tutaj zrobiliśmy max celem w maksymalnej dawce 7,5 litra na hektar. Góry były pryskane tak samo jak całe drzewa. Całe drzewa. Nie robiliśmy, że same góry dołów, nie tylko całe drzewa. Mierzyliśmy zawiązki, tutaj są zawiązki 12-14, no to dlatego nawet już... Nawet więcej, no na przykład jak tutaj z Królewskiego to już myślę, że będzie... Okej. Okay. Około 16. Dobra, żeby nie jedno drzewo, no to zobaczcie, jak to wygląda może na innych drzewach. Obok. Moim zdaniem tutaj naprawdę zawiązanie jest dobre do bardzo dobrego, tak? Tutaj było konieczne przerzedzanie. Tak. No i jeszcze tutaj tak dodać chcę, że była ta stosowana ta benzyloadenina i jeden zabieg jeszcze tutaj był wykonany z programu ETF-onowego. Jeden zabieg z całego programu? Z całego. Jeszcze nam pozostały dwa. I kwatery na innych działkach z tego programu ETF-onowego odpuścimy, a tutaj jeszcze wykonamy dwa zabiegi, bo tam jest zawiązanie słabsze, tutaj jest no rewelacyjne, nie? Tutaj tego jabłka jest dużo, nie? I boimy się i walczymy o to, żeby te drzewa nam kwitły w następnym roku, żeby nie rozchwiać tych drzew i właśnie stąd ten program ETF-onowy, nie? Stosujecie program ETF-onowy u siebie na drzewach, czyli 3 opryski od 1,2 od dawki wychodzisz? My zaczynamy tak 200-250 ml na hektar. Pierwszy oprysk, drugi oprysk 200-150 i trzeci zabieg tak 150-100 ml na hektar. Okay. No i ważne, żeby to zrobić rano na przyrost temperatury. No i ETF-on też lubi słońce, no to żeby był dzień taki no dość słoneczny. Ta działka jest na jakimś podwyższeniu, na górce? Właśnie tutaj jest działka praktycznie w Dolinie Dunajca. Na podwyższeniu jest sad tam. Ona praktycznie idzie taki wałem, tutaj jest dosyć tam nisko. Widzicie tam daleko? Tam? No to tam już jest zdecydowanie wyżej. Tutaj jest właśnie niżej, ale jest to stanowisko takie ciepłe i praktycznie tutaj unikamy jakichś tam straty przymrozkowych. Zawsze jak są przymrozki, to te straty są, ale są dużo, dużo mniejsze niż na przykład już we wsi obok w Gaboniu, nie? Tutaj jest takie dosyć ciepłe właśnie stanowisko. A zobaczcie, tutaj jest szampion. Tu jest szampion. Więc to może przejdźmy, bo tam masz kilka drzew, więcej drzew tego szampiona. Tam jest cała kwatera szampiona, to możemy przejść. Okej. Okay. Tu jest szampion, nie? Tak, szampion na M26. No to zobaczcie, jak tu wygląda szampion na M26. I też był przerzedzany benzyloadeniną. I tu tylko jeden oprysk, tutaj już wiadomo, bez programu ETF-onowego. Ale też go jest bardzo dużo. Dużo jest. No tutaj była praktycznie piana. Zobaczymy, czy on się nam nie osypie w lipcu, bo w tamtym roku w lipcu on się właśnie nam bardzo osypał. Znaczy w sensie nie, że mówię, że był niski plon, bo plon był optymalny. Ale leciały całkiem duże jabłka, osypywały się na ziemię w lipcu. No wiadomo, tutaj się jeszcze musi sypać, tak tutaj, no to myślę, że zostanie z tego jedno, albo ewentualnie dwa zostaną, a te no to już faktycznie odpada, nie? Widać, że się różnicują, doły się różnicują więcej, a góry się różnicują mniej, nie? Tutaj na górach podejrzewam, że będzie korekta ręczna z platformy, nie? No a czekaj, więc to podniosę kamerę, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda na górach. No i myślę, że też Regalis tutaj zrobił swoje w zawiązywaniu.
musieliśmy go właśnie zastosować, żeby te pędy były krótsze, żeby też z parchem wtórnym w lecie też nie było jakichś tam kłopotów, żeby wzrost był wyhamowany. No ale Mateusz, Prince bardzo dużo, tam już zawiązki są większe, widać jak się to różnicuje. Champion zawiązki trochę mniejsze, ale też no przecież, jejku, no nie wiem czy to widać, pewno wszyscy no zobaczycie, ale tu jest też go bardzo dużo, tak? Tutaj tak. Też go bardzo dużo. Przypominamy, czy poza benzyloadeniną tutaj jeszcze jakiś zabieg inny był przerzedzający? Nic. Czyli tylko jednokrotnie Maxcel poszedł w tej najwyższej dawce, tak? Tak. Plus regalis, żeby wyhamować drzewa, tak? Tak. Też widzę, że jeżeli chodzi o mszycę, o pryszczarka też tutaj żadnych innych problemów nie masz. Z parchem też widzę, że jest spokojnie. Na razie nie ma. Nie ma plam wcale. Okej, czyli tutaj... Z takiego okresu, którego się bałem, że nam wyskoczą plamy, to był okres, kiedy mieliśmy do posadzenia drzewka, wtedy tak troszeczkę przekrapiało i przerwa między zabiegami była troszeczkę dłuższa. Wtedy się bałem, że może z tego coś wyjść, ale nie wyszło nic. Czyli generalnie później już ta ochrona była bardzo szczelna. No i zobaczymy, czas pokaże, czy nam coś wyjdzie. Ale generalnie się mówi, że na Boże ciało wychodzą plamy, no to tam wszelkie takie jakieś tam uchybienia w ochronie. Uh-huh. Na razie tego nie ma, nie? Tutaj. Za dużo jest jabłka, wiesz o tym? No. Za dużo jest jabłka, generalnie, szczególnie jak widzieliśmy tego Prince'a. Nie jesteś... W kraju tak nie jest, wiesz o tym, nie? Że no wiemy, w innych rejonach sadowniczych z Prince'em jest o wiele gorzej. Tak, no także to też uwaga do was, żebyście nie myśleli, że wszędzie jest tak z Prince'em, no że wszędzie jest tak dobrze z Prince'em. Dlatego wiesz co, jedziemy na Gaboń. Tak, tak, tak. I pokażemy, że to wszystko zależy od stanowiska, tak? Tak, no że i... w przypadku Prince'a, moim zdaniem, tutaj brak uszkodzeń mrozowych, plus generalnie w poprzednich latach program etefonowy. Tak, to na pewno był plus, że ten Prince tak zareagował i taka jest sytuacja. No tutaj, tu macie szampiona, no może, ale zobaczcie ile tu jest zawiązków. Tutaj widać, że już widać, że się to różnicuje nam po tej benzyloadeninie. Ja myślę, że to do miesiąca czasu, do 3 tygodni spadną te mniejsze, a tutaj pozostaną nam. No oby się tak stało, nie? No a generalnie myślę, że też ta sytuacja tutaj jest powodowana tym, że tutaj nie jest jakiś taki region takiej intensywnej produkcji sadowniczej i nasz sad jest no, atrakcyjny dla pszczół, jest otoczony praktycznie łąkami i zbożami i myślę, że właśnie to ma też wpływ, że pszczoły przylatują tu i zawiązanie jest takie no, bardziej intensywne niż w innych częściach kraju, nie? Wiesz co, bo to widać na tej młodej kwaterze, która wiosną było sadzone, która teraz kwitnie, że tak, tam dalej pracują pszczoły. Wiesz co, przejdziemy tam i zaraz... Jesteśmy w drugiej lokalizacji u Mateusza. Zobaczcie, tutaj jest takie... Nie wiem, czy to widzicie, tam jest zniesienie terenu, tu jest całkowicie coś innego. I zobaczcie tutaj, też odmiana Radio na Prince, prawda? Tak, tak, tak. Zobaczcie, bardzo dużo zawiązków, co można świadczyć, że tu pięknie kwitło. Ale co z tego, jak to wszystko leci? Tutaj zobaczcie, z tego na tym pędzie to pozostają, no, ja nie wiem czy centralne, ale to się dużo się osypie, nie? Tak, tak, bo praktycznie to co nam nie przyrasta, to no to... To wszystko Mateusz spadnie. Tak, 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 tak. Tutaj widać tak, że bardzo dużo zawiązków, bardzo tutaj musiała być też piana, jak to kwitło. Była, była. Ale co z tego, jak to wszystko tutaj leci? No właśnie było takie kwitnienie, było krótkie, szybkie, takie intensywne, no i pszczoły tego nie zdążyły wyzapylać. I myślę, że... W jakie to jest odległości od gospodarstwa? To jest gdzieś 3 km. I taka różnica? Kilometry. Jest właśnie różnica spora, nawet w przymrozkach wiosennych to na przykładowo w Gołkowicach mamy minus 2, a tutaj jest minus 5. I myślę, że też na tą sytuację tutaj w tej kwaterze mogły mieć wpływ te mrozy w zimie, nie? To jest generalnie takie... Ale tu jest na górce, nie? No ale... Niby jest górka, ale tutaj mamy... No też, jak to się mówi, takie zimno nam ciągnie od przechyby z gór i jednak tutaj jest. A im dalej też właśnie w stronę wsi Gaboń, no to jest jeszcze bardziej zimno, ale wiadomo, nie jest źle, ale jednak te mrozy są większe tutaj, co powinny być mniejsze, bo jest jednak cała wieś, jednak lokalizacja jest wyniesiona ponad teren, nie? No bo to, no zobacz, no to jest też taki przykład, nie?
Widać, że tutaj zawiązków, o może teraz, jest bardzo dużo, ale to się wszystko sypnie, nie? Może zostanie ten, tak, no takie, no ale to się wszystko sypie. Sytuacja taka troszeczkę odmienna niż tam. Dlatego to wam pokazujemy, żeby nie było, że tam będzie po prostu, tam jest dobrze, w tamtej lokalizacji, a w tej lokalizacji jest poprawnie do mało, tak? Będzie jabłko, tak? Będzie jabłko, tylko że widzimy, że tutaj było bardzo dobre kwitnienie, ale te zawiązki po prostu no lecą, no tak? Tutaj też zrobiliśmy zabieg przerzedzania max celem, tylko już w mniejszej dawce, tam około 6 litrów. Mhm. Z uwagi na to, że no też podczas tego kwitnienia nam nie padał deszcz, no to myśleliśmy, że to zawiązanie będzie jednak takie no prawidłowe. Aha. I głównym celem też było to, żeby uniknąć przemienności, nie, w następnym roku, nie? Czy tutaj prostu, program ETF-onowy był też robiony? Jeden oprysk zrobiłem tutaj. A w latach poprzednich? Też jeden oprysk, no i po tym oprysku przyszedł nam przymrozek, który nam po prostu zredukował plon i później już to było zbędne. W tym roku myślę już na tej kwaterze program ETF-onowy możliwe, że odpuścimy, a w Gołkowicach, tam gdzie byliśmy wcześniej, będziemy kontynuować program ETF-onowy. Tu chyba odpuścimy. Dobra. Prince obok szampion? Tak, tak, szampion na M9. Jak z owocówką u ciebie? Tutaj nie ma, chyba jeden motyl się złapał. Tak. Zagrożenia owocówką na Sądecczyźnie na obecną chwilę nie ma. Dobra. I patrzymy na tego szampiona. Zobacz, to też tutaj poleci, nie? Zobacz. Tak. Szampion, który zawsze fajnie wiąże. To on taki jest, o. Ale mi się zdaje, że tu może nam tak zostać optymalnie. Tu też było przerzedzane benzyloadeniną w takiej samej dawce jak na Prince'a, 6 litrów na hektar. Myślę, że tu nam tak pozostanie optymalnie. Nawet będą te jabłka fajnie rozłożone, bo zwróć uwagę, że tutaj wszystko nam leci. Jeden zostaje, 4 spadają, jeden zostaje. Tak praktycznie zostaje nam po jednym jabłku z rozety. To myślę, że jest optymalnie na szampiona. I podejrzewam, może jakaś tam delikatna korekta, jeśli trzeba będzie przeprowadzić z góry drzew, nie? No dokładnie. Okej, słuchajcie, podsumowując, chcieliśmy wam pokazać inny rejon. Generalnie z Mateuszem będziemy się też widzieć teraz częściej, z racji tego, że tak jak na którymś filmie, tu wam się gdzieś pewno przebitki pojawią. Link do tego filmu. Będziemy sobie odmiany obserwować. U Mateusza sytuacja wygląda z odmianą Radio na Prince tak, że na jednej kwaterze jest bardzo dobrze, 3 km dalej jest przeciętnie. Tak, i wszystkie kwatery Prince'a u nas kwitły mocno, żeby nie było, że część kwitła słabo, część lepiej. Wszystko kwitło tak samo, natomiast różnice w obłożeniu, w zawiązywaniu są no duże. Aha, i parcha jeszcze Mateusz nie ma. Nie mamy, nie jeszcze ma. Parcha nie widać. Nie ma, grzyba. Dobra. Mszycy. Okej, okay. To na tyle, pozdrawiamy. Cześć Mateusz. Cześć.